Dzień dobry Państwu, Żuławy, 26 kwiecień, jesteśmy na plantacji rzepaku. Co widać, co słychać w czerpaku entomologicznym, jak Państwo widzą, ostatki naloty jeszcze słodyczka rzepakowego oraz nie chowacz podobnik w większości, tylko chowacz czterozębny, jak Państwo widzą. Słodyczek raczej nie stanowi już tak dużego problemu, chowacz czterozębny także wydaje mi się, że już nie żeruje na pędach, za to już nalatujące chowacze podobniki będą na pewno prowadziły swoją destrukcyjną pracę na łuszczynach. Także myślę, że kontaktujcie się z doradcami PROKAM, sygnalizujemy, prognozujemy, identyfikujemy. To mówiłem ja, wasz lekarz roślin.